Filip Page przed walką w tej chwili na KSW 53. Filip, zaskakująca propozycja była dla Ciebie do walki z Romanem Szymańskim. To było coś zaskakującego? Jesteś przygotowany w 100%? Are you prepared 100% for this fight? Yes, I'm prepared for this fight when we have Corona stop everything. We train out and I'm ready for this fight. Only weight cut is small, harder this time, but everything is okay and I'm ready for fight. Tak, jestem gotowy do tej walki. Kiedy pojawiła się pandemia koronawirusa, to wszystko zostało zamknięte, ale my trenowaliśmy cały czas na zewnątrz, jest to żaden problem. Jedyny mankament to jest to, że trochę trudniej się robi w tych czasach wagę, ale poza tym to jestem gotowy do walki. Twoje najmocniejsze strony... Zadałem pytanie też... Zadałem pytanie Romanowi, że twoje najmocniejsze strony to jest stójka oczywiście, co udowodniłeś w pojedynku z Filipem Wolańskim. Jak sobie poradzi z tym, żeby to zniwelować? Powiedział, że będzie skracał oczywiście dystans. Więc co ty na to? He asked him about your striking and he asked how he will come closer to you, how he will fight with the distance with you. So what can you say about this? Okay, I have best guy for wrestling, Croata. He is Olympic wrestling and we work hard on the wrestling and the ground and I have a good stand up and I can answer on everything on everything in fight. Okay, mam trenera od zapasów, który jest mistrzem olimpijskim albo olimpijczykiem w medalistą olimpijskim w zapasach, więc nad tym bardzo mocno pracowałem. Też mam świetnych trenerów od stójki, więc mogę odpowiedzieć na akcję Romana Szymańskiego w dowolny sposób, albo w stójce, albo właśnie zapasami. Kategoria wagowa, czy odpowiada jemu kategoria wagowa, bo 70 kg, czy nie wolałby jednak w lżejszej kategorii piórkowej toczyć, czy to nie jest za duży przeskok? No, I am big for 70 kg and for 66 and it's okay, not problem. To nie jest problem, bo Filip jest i duży na 66 kg i na 70 kg, więc ta kategoria nie ma znaczenia. No to jakie są mocne strony według Ciebie Romana Szymańskiego? He's good. He's all arounder, he's good fighter and that's it. Jest po prostu wszechstronnie uzdolniony, w każdym elemencie jest bardzo dobry i jest takim zawodnikiem. No to zdradź nam, w sobotę wchodzisz do klatki, so, czego się możemy spodziewać? You enter the cage and what we should expect from your performance? You can expect win. I must win and I changed some in my head for MMA and after last fight when I lose I calm down and now is another nitro, smarter nitro. Okej, okay, czyli możecie spodziewać się wygranej. Ja muszę, Filip musi wygrać w sobotę i chcę bardzo tej wygranej. Po porażce na KSW 51 w Zagrzebiu poprzestawiał sobie trochę w głowie, skupił się bardziej na MMA, bardziej się temu podporządkował i możecie się spodziewać w sobotę wersji nitro 2.0. Na ile ważne są dla niego występy w organizacji KSW? Na ile buduje tutaj przyszłość z tą organizacją i czy to jest w tej chwili taki przystanek docelowy na dłuższy czas? I don't know where my where I going and what is my trip in life and it's very important to me for to fight in KSW and great organization. Nie wiem jaka jest moja droga w życiu, nie wiem dokąd zmierzam, ale wiem, że walki w KSW są dla mnie bardzo ważne i to świetna organizacja. Jesteś dywizja lekka w KSW, to jest jedna z najmocniej obstawionych dywizji w ogóle w całej organizacji, więc od razu pytanie o walkę wieczoru, czyli Mateusz Gamrot kontra Norman Park. Jak ty to widzisz? My predicts for that fight is Norman win. Okay, this is my. Of course, it's okay. Okay. It's not wrong. I think in the last fight he Norman can win against Mateusz. He bite him on the hand, finger or whatever because he lose that fight. And I think in this fight he like in his second fight. But we will see. Very interesting.
jest bardzo interesująca walka. Myślę, że wygra Norman Park, bo w poprzednich walkach Gamer dopuszczał się fauli, żeby wygrać pojedynek, więc myślę, że tym razem sobie nie poradzi. Norman wygra ten pojedynek. Jest bardzo interesującą. Bardzo interesująca jest ta walka, jak powiedziałem na początku i zapomniałem. Ja chciałbym zapytać, czy Filip wierzy w to, że zobaczymy KSW w Zagrzebie w tym roku? Do you think that KSW will come back to Zagreb this year? I don't know. You must that question. Ask that question Kabul and Martin. I don't know. Nie wiem, musicie zapytać Kawula i Martina, czy tak będzie. No to ja zapytam ciebie o inną rzecz. Jak patrzysz na swój kraj, to jak bardzo popularną marką stało się KSW? When you look at Croatia, how big is now KSW there in your home country? Oh, much bigger than when they come in Zagreb, popularity of KSW is bigger and bigger. A lot of people look fights on KSW. Od momentu, kiedy KSW pojawiło się w Zagrzebiu na KSW 51, popularność bardzo wzrosła i cały czas się rozrasta. Wasza walka to numer 500, jeżeli chodzi o federację KSW, czy czujesz przez to jakiś dodatkowy stres, czy napędza cię to bardziej? It makes any kind of... Oh, you just... so it makes any kind of pressure for you, or just no, like... Happy? Well, what pressure? I'm changing my head, I'm not calm down and... You will see it there. And chill out. I must be chill out like in training, and I'm and they can't. How I can say? You can say in Croatian. And I, because some pushing. Oh, okay. I don't know. Can just 1 second, please. When I'm relaxed, kada sam opušten kao na treningu, ne mogu me tako lako pobijediti. When he's relaxed and like when he's in practice, then nobody can beat him. Okay. Sorry, I'm on weight cut. He's on weight cut, so he's stupid. To nie jest... To nie jest dla mnie żadna presja. Tak jak mówiłem, pozmieniałem już w swojej głowie i teraz po prostu jestem bardziej wyluzowany. Jeśli jestem tak wyluzowany jak na treningach, to nikt nie jest w stanie mnie pokonać. I zza kamer Igor Pokrajas dodał, że po prostu Filip teraz robi wagę i wtedy nieco wolniej myśli. I dlatego ma problemy z wysłowieniem się. I to Igor jest głupi. Thank you so much. Thank you. Thank you.